tam jest ukryte w naszej torbie? Old man pay gold, take young woman. Mexiki, shiki, boom, boom. Oh, you are the same Turkishman, yeah? That's never people. 100 lira. 100 lira? No. Unikajcie takich osób. Właśnie taka osoba tu teraz idzie. Teraz muszę iść tu. Tak, ksiowy głupek. Sarkofag małego dziecka. Siemandero! Dzisiaj lecimy do Side, antycznego miasta założonego w VII wieku przed naszą erą przez greckich osadników. Teraz lecimy sobie poszukać jakiegoś busa, czyli tak zwanego tu miejscowego dolmusza. No, ogarniemy temat i jedziemy do starego miasta Side. Więc zapraszamy Was na tą swoistą podróż w czasie. A widok przed nami taki, no, do pozazdroszczenia. Zrobiliśmy sobie małe zakupy w takim markeciku niedaleko starego miasta Side. Podstawowe artykuły, można się domyślić jakie, potrzebne do takiej codziennej egzystencji w miarę normalnej. Teraz idziemy sobie znaleźć jakąś fajną miejscówkę, gdzie będziemy sobie mogli ten opracować temat i omówić dalsze etapy naszej dzisiejszej wycieczki. Sprawdźmy, co tam jest ukryte w naszej torbie. Jesteśmy przed samym wejściem do antycznego miasta Side. Tak, to już jest właśnie z tego co widać samo wejście. Takich ciekawostek, to nazwa Side pochodzi z dialektu tubylców, którzy zamieszkiwali te tereny i oznacza owoc granatu, co by pokrywało się z rzeczywistością, bo faktycznie w tych rejonach uprawiają granat, także jest to całkiem możliwe, jest granat tu wszechobecny, nawet właśnie w tym hotelu, w którym jesteśmy, to granat podawany jest codziennie. Z granatu robią przeróżne rzeczy, słodycze, typu głównie galaretki, takie już dokładnie nie pamiętam, napiszę tutaj na dole, jak nazywają się te galaretki z granatu. Są bardzo dobre, polecam. Co też bardzo ciekawe, do Side w przeciwieństwie do Efezu można wejść zupełnie za darmo. Nie płaci się biletu, płaci się bilet wstępu na amfiteatr ponoć. Nie doszliśmy jeszcze do amfiteatru, także sprawdzimy i zaktualizujemy później te informacje, jeżeli pokryją się z prawdą. Także zobaczymy. Na razie nic nie płacimy, zwiedzamy, oglądamy i jest fajnie. W pewnym momencie, gdy próbowaliśmy zejść z głównej drogi, po to by eksplorować mniej widoczne części miasta Side, usłyszeliśmy nawoływanie człowieka, który stwierdził, że nie możemy tam wchodzić, bo to niedozwolone. I zalecił nam, żebyśmy poszli za nim, bo on pokaże nam, gdzie możemy bez problemu chodzić. Nieco zdziwieni i zdezorientowani, poszliśmy więc za nim. Before the water come 27 km from Manavgat mountain.
snow water. Mm-hmm. This is for genders for baby clothes here. There is Agora Arena. Before is selling bazaar. Old men pay gold, take young woman. Make shiki shiki boom boom. Mm-hmm. Old woman also clever. He take also young man. Yeah, yeah. Und Roma time, Radiotür mit Lein Kämpfen Arena. Antike Theater first Greek after Roma und Byzanz. 5000 years for Christus. 7000 years old. Before is no beton, the people make for eggs, you know? Mm-hmm. Yellow is eating, white is eggs, milk, tear blood, kalp mix with water. 2 weeks holiday, brother. 2 weeks holiday? 1 week. 1 week. Thanks. Oh, you're the same Turkishman, yeah? Never people believe this is your point. Yes, yes. Never people believe you bat your head. Jedziemy dalej. Pan nas tu prowadza. Pewnie słona nas kasy jedno, ale... Okay. This here is Byzantine hospital. Before is 3 stop. Yes, 2 stop. This kaput is before is granite stone. 270 kilo. Mit pistole. Ah. Make... Kanone, eine kaput. Lot of tür. Why? Because it's hot still. Lot of tür. Natural air condition. Yes. This is last one is for military control. After this one tür. When people visit von Side, there is doctor. Doctor make first control. When people sick, is not possible for visit. When people not sick, is possible for visit after knowing water lighting, first douching, cleaning. Not cleaning, not possible for visit. Und Groß Halb Street is shopping center. Look at this way, brother. You want to see more? Nie, 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 nie. It's okay? Okay. Okay. You, yeah, okay. You want to see? I'll stay photo. Okay, okay. Okay. So, do you pay lira? Yeah? Yes. 100 lira. 100 lira? What? What? No, 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 no. What's no? More. This here, 100 lira is normal. No. Okay. I can change that. No, 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 no. No. Excuse me, I give this 30 lira, that's 70 lira. Okay, I give 5 euro, give this 50 lira. Okay. Yeah. No, 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 no. No i tak jak mówiłem, pan, który nas oprowadzał, skasował nas i sobie życzył tyle pieniędzy, że chciał stówkę. Znaczy się 100 lirów tureckich, co oznacza, no nie wiem, może gdzieś 80 zł na polskie. Tak jak mówiłem, no zresztą chyba było widać, to niezbyt długo mówił o tym mieście, po prostu zaprowadził nas. 3 miejsca, coś koło tego, coś tam powiedział. W sumie nie wiemy, ile z tego, co on powiedział, jest prawdą. No to jakiś samozwańczy taki przewodnik, który po prostu wkręciliśmy się trochę w to wszystko i zapłaciliśmy ostatecznie 50 lirów tureckich. Także trzeba uważać, po prostu omijać takich panów, którzy wołają, że gdzieś nie wolno wchodzić, bo wszędzie wolno wchodzić. Gdzieś nie wolno, oni tutaj oprowadzą, bo tam nie wolno, a z nimi to wolno już. No z nimi wolno i wolno zapłacić też. Tak, w każdym bądź razie unikajcie takich osób. Właśnie taka osoba tu teraz idzie z tymi dwoma panami. Ten niższy pan z długimi włosami. To też jest taki samozwańczy przewodnik. Tamten jeszcze nam zaproponował, czy ma nas oprowadzać dalej. Czyli chciał jeszcze nam pokazać więcej. Już boję się w ogóle myśleć wtedy, za ile by nas oprowadził. Naprawdę się boję. Uważajcie na takich ludzi. Podziękujcie, chodźcie sobie sami, naprawdę są tablice informacyjne, można się o danych miejscach coś dowiedzieć samemu, jeżeli się zna podstawę angielskiego, można coś poczytać, także niepotrzebny jest jakikolwiek przewodnik, bo to zwyczajni naciągacze, moim zdaniem. Żeby nie wyjść na przysłowiowego cebulaka z januszowym podejściem do życia, pragnę wyjaśnić, że cenię sobie pracę licencjonowanych przewodników, którzy potrafią w klarowny sposób przedstawić ofertę swoich usług i koszt owych usług. Zdarza się, że korzystam z takich ofert, choćby dlatego, że miło jest posłuchać kogoś, kto o danym miejscu wie zdecydowanie więcej od nas i potrafi swoją wiedzę w odpowiedni sposób przekazać. Irytuje mnie jedynie bazowanie na niewiedzy bądź też naiwności turystów,
ludzi, którzy podszywają się pod kogoś, kim tak naprawdę nie są i próbują na tym zrobić interes i wręcz wyłudzić od turystów pieniądze, nie oferując w zamian nic, co byłoby warte tych pieniędzy. Teraz, żeby przez to zamieszanie nie stracić klimatu tego cudownego miejsca, przez chwilę pospacerujmy ścieżkami antycznego miasta. Idziemy po jakichś chaszczach, nie wiadomo kaj, ale może jakieś ciekawe zwierzątka tu spotkamy. Przed tym była żmija, ale kurde właśnie, że w nim miał włączonej kamerki i uciekła. Tak o długo czarno żmija. Aż dziwne, że można sobie tu swobodnie chodzić i nikt to nie wnika. Ale szkoda, bo tu widać, że te ludzie po prostu eksplorują to i zostawiają po sobie ślad w postaci na przykład nakrętek jakiś i puszek innych. O, tu jest fajnie. Można chodzić wszędzie, dotykać wszystkiego, usiąść na wszystkim. Ogólnie można wszystko, tylko nie można fotografować. Znaczy się, można fotografować, ale tabliczki, które tutaj są, informują o tym, że nie można fotografować i dotykać. Ale nikt tego nie pilnuje, także wszyscy dotykają i wszyscy fotografują i każdy ma to w nosie. Kosztuje 15 lirów. Jesteśmy w muzeum Side. Teraz muszę iść tu. A i strzałka jest prosto, czyli idę tam. A muzeum Side wygląda tak. Pierwszymi osadnikami byli Grecy. Grecy tutaj sobie założyli osadę. Później byli Rzymianie, później byli Arabowie. I później byli Turcy. Wszyscy po kolei sobie władali tym Side. Z tego co pamiętam, to chyba tylko Aleksander Wielki zdobył Side bez walki, bez żadnej bitwy. Swego czasu okupowali Side piraci, którzy handlowali niewolnikami. Wtedy ich wyparli Rzymianie i oni później władali Side.
Żeby doprecyzować to, co powiedziałem przed chwilą, przedstawię krótki zarys historii tego miasta. Side zostało założone w VII wieku przed naszą erą przez greckich osadników. Pochodzenie mieszkańców Side zostało szybko zapomniane i przejęli oni zwyczaje i język ludności miejscowej. Język ten do tej pory nie został odkryty i zrozumiały przez badaczy. W 333 roku przed naszą erą Aleksander Wielki zajął miasto i co ciekawe obyło się bez żadnej walki. W II wieku przed naszą erą miasto przejęli Seludzyci. W I wieku przed naszą erą miasto stało się główną bazą morską piratów, którzy handlowali niewolnikami. W 67 roku przed naszą erą po pokonaniu piratów władzę nad miastem przejął Rzym. W IV wieku naszej ery potęga Side chyliła się ku upadkowi. Miasto było najeżdżane przez plemiona z gór Taurus. Co prawda miasto chwilowo odżyło, ale w VII wieku naszej ery flota arabska zdobyła miasto, splądrowała je i spaliła, przez co miasto zostało prawie całkowicie opuszczone. Pod rządami Seldżuków, a następnie Osmanów, Side nie było zamieszkane. Dopiero w 1895 roku osiedlili się na jego terenie tureccy uchodźcy z Krety. Elementy greckiego uzbrojenia. Głowy byków przed wejściem. No i wchodzimy dalej. Hermes. Hermes wygląda tak. Tu jest biżuteria. Proszę. A już jak fajnie zachowana. A tutaj ludzkie szczątki z tamtego okresu. W garnuszkach to już takie, no, naprawdę pozostałości jakieś. Tu jest sarkofag małego dziecka. Z góry jest małe dziecko. Tu jest następny sarkofag kobiety chyba. Bardzo ogólnie małe te sarkofagi, czyli byli wtedy bardzo niscy ludzie. Muzeum jest zlokalizowane w budynku dawnych łaźni rzymskich, zniesionych w II wieku naszej ery. Łaźnia składała się z pięciu pomieszczeń, a mianowicie sali z zimną wodą, sali z gorącą wodą, dwie sale z letnią wodą i sauny. W miejscu obecnego ogrodu muzealnego kiedyś mieściła się tak zwana palestra, czyli dziedziniec do ćwiczeń fizycznych. Taka starożytna siłownia. W 1962 roku, po zakończeniu prac archeologicznych, powstało tu muzeum, które służy zwiedzających do czasów obecnych. Większość eksponatów muzeum pochodzi z czasów panowania rzymskiego.